Witam gorąco z gorącego Meksyku, a dzisiaj zagramy sobie grzybkami. Jeden z widzów prosił mnie, żebym nagrał odcinek z odświeżonych grzybków, ponieważ no poprzednia talia, którą grałem chyba 3 tygodnie temu, no teraz już miała problem z prowizją, dlatego nagrywam kolejny odcinek, tym razem z odświeżonej wersji. A więc tak, fajnie, że mamy koral, to mi się podoba. Fokus je sobie oczywiście zostawię, mała jak najbardziej świetna. Ofiara nie jest mi potrzebna, oj, no i to też mi nie jest potrzebne. Dobra. Dobre, no mamy kurczę jak tutaj pograć. Praktycznie wszystko możemy rzucić oprócz Fokusji. Nawet w Sinodal, gdyby wyskoczyło, no to po prostu wyskoczy. Koral jest to, że on gra precyzyjne uderzenie, więc może mi szybko zbić tą koral. Wystarczy jedna lekcja przyrody, jeden tick lidera. No i niestety koral będzie leżeć. Ale jeśli nie zbije, to będą fajne punkty. Przestań tak bulgotać. Dobra, no to trzeba najpierw tak potraktować. Na sam początek. Rodzajne żniwa. Oby mnie w czarodziejkę. A, zaklinaczkę. No i dobra. Zarówno moje zaklęcia, jak i marki Duan użyźniają tę glebę. Zagrajmy koral. To może być nawet zabawne. Okej. Okay. Niech mnie kradę. Dobra. O kurde, kolejna czarodziejka. Oj, to nie jest dobre. Dawaj, Birna. Mówisz do królowej Skellige. Pięknie, że harcownicy. Dobra, Morkwark i harcownicy. Teraz tutaj. Jest! Dobra, zbił. Elegancko. Oczywiście z zaklinaczką jest problem, no ale... Ale trudno. Druga zaklinaczka. Nie ma piękniejszego miejsca niż do Nilfgaard. Zarówno moje zaklęcia, jak i marki Duan używają tę glebę. No dobra. Mogę wybrać kartę, ale... No będzie ciężko to wygrać. Kurde, będzie bardzo ciężko. Tak to byśmy mieli raczej pewną tą długą rundę, a tak to on nas może przycisnąć. Z drugiej strony, my się jakby on przycisnął, to my się jakoś tego nie boimy. Dobra, zagrajmy sobie małą. Mała jest jak najbardziej spoko. To samo śpiewaczka, jeszcze do grania jak najbardziej. Te karty niestety... No nic nie robią. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Rorokini. No to on teraz zagra kartę i to już będzie takie tempo, że... I tak to wygra. To biorę kartę. Znaczy no, długą rundę biorę. Szkoda. Kurczę. Co się właśnie wydarzyło? On lidera już służył. Szybko. Ej, dobra. Dobra, ja tu myślałem, że jakieś kulki polecą. Ale lidera służył, to... Tu chyba nie miał żadnych kart specjalnych. Na to wychodzi. No nic. My tak. My zostawimy sobie te karty na pewno. Śpiewaczkę mogę wymienić. Mała jak najbardziej fajna. I to wymienimy. Dobra. A tutaj będzie raczej ten pas u przeciwnika. Wątpię, żeby grał. Jak zagra, no to... No właśnie, nie gra. Dobra, no to my możemy Derana zagrać. Kruczą matkę wrzucimy sobie. No i tak. Możemy zagrać jeszcze modrem. No i spoko. W takim razie długa runda. Jak nie ma Sirocco, no to scenariusz zrobi tutaj strasznie duże punkty. Jeszcze pod gąbczastym grzybem byłoby fajnie dobrać. To już by nam... O! Co jeszcze? Sirocco nam brakuje, nie? Sirocco byłoby fajne. No musi zostać. Kurczę, ja zaryzykuję, nie? Chciałbym Sirocco. Kurczę, no niestety, nie ma Sirocca. No bywa, bywa. Dobrze, w takim razie zagrajmy sobie... Zagrajmy sobie mówcę klanu. Można widzieć, a być ślepym. Okej, krucza matka. Niedobrze, że ta krucza matka, ale no, Sirocco może być dużym problemem. Dobra, my musimy już zagrać koniecznie scenariusz. Teraz pod gąbczastym grzybem możemy zagrać. Jak na mnie zbije to z 4 mówcami klanu, to my tutaj zrobimy masę punktów. To wygląda na to, że on sobie nie poradzi. Że fajnie. Zrobimy tak. Piękne punkty, nie? Okej, jest gremista. No szkoda. Szkoda, że gremista. Ja to bym Fukusję chciał zaraz zagrać. O kurde, zaklinaczka. Nie ma piękniejszego miejsca niż Dolina Kwiatów. Ewentualnie, no możemy zagrać koral z Fukusji. Wymienimy sobie na przykład ofiarę. No i może się coś tam trafi, co? No, możemy spróbować. Ludzie są zmienni od morza i równie zdradliwi. Albo Birnę. No Birna, no to jest więcej tych procent. Dobra, spróbujemy Birnę. Niech będzie. Na Sirocco. Kurde, nie dobrałem. Aj. Nie dobrałem Sirocco. Dobra, no śpiewaczka do wywalenia i myślę, że... Remista. Dobra. Obrodziła tej wiosny, a następnej też obrodzi. Już moja w tym głowie. Dobra, to my teraz zagrywamy mówcę klanu. Mówca klanu na tył. A, ale nie będę miał potem miejsca. No musimy tutaj zagrać, dobra. Zagrywamy tutaj. Niech będzie. Tak, żeby troszeczkę z tymi wzmocnieniami było... Wiecie o co chodzi, żeby w razie Geralta Irden, no to... Te wzmocnienia były jakoś wyrównane, nie? Z rzędami. O. Możemy sobie zagrać małą. Ja ci dam rybi oddech, ty wieprzu, ty. Czemu nie? Punkty to mamy. Z tego wyciągnę sobie kolejną małą. Okej. Pochyl głowę przed modron Freją. Możesz mnie w ogon pocałować. O! Dobra. Chyba to mamy. Chyba to mamy, ale zobaczymy jeszcze. O, jest teraz Alzur. No i zobaczymy te tempo. Zobaczymy, co mu tam wylosuje. Dobra, Grimsta. Oko. Okej, ładnie mu tutaj. Ładnie, ładnie. Dobra, no my sobie tutaj to zagramy. Czemu nie? Dobra, i teraz tak, teraz sobie to zagrajmy. Mamy w cholerę tych punktów. Mamy masę punktów tutaj. Tak czy siak. Przecież z 4 mówcami klanu, no to... To jest... To są jaja, nie? Ten jego gord będzie, o! 13. No i grać piękny, tylko ludzie kurwy. Ale jakiś... Nie jest jakiś spektakularny. Możemy... Wzmocnimy sobie tak. Cenię sobie własną niezależność. Zobaczymy, nie? Może być tu jeszcze cały czas jakiś Sirocco. O, cały czas jeszcze jakiś Sirocco może być. Ale czy Sirocco to wygra? No chyba nie. Chyba nie. Irden by to wygrał. Irden jakby mi tutaj to zresetował, to by było kiepsko. Okej. Zacna będzie z tego trucizna. $160. Ja pierdzielę, 160. Zobaczmy, jest pożoga. No, pożoga za słaba. Także jesteśmy po pierwszej grze. Jak widzicie, grzybki dalej są mega mocne. Tatalia dalej gromi. I przejdźmy do następnej gry teraz. W następnej grze naszym przeciwnikiem będzie Nilfgaard, Przechera. Asymilacja może? Konkretnego? Może. Może to być asymilacja. Jednak ten lider, no to pod asymilację jest świetny. My zaczynamy, to oczywiście koral chciałoby się mieć. Śpiewaczka też jest fajna. Harcownicy spoko. Mówca, kurczę, jest birna, ale cały czas tej koral brakuje. Mista. Może być tu jakieś oczyszczenie potrzebne, więc zostawimy sobie, okej. Jest mała. To my zagrajmy sobie małą. Ale w poprzedniej grze to naprawdę wyszło pięknie. Dobra. Dobierzmy. Koral, pięknie! Co tu się właśnie stało? Lepiej, żebyśmy się pod toporek nie napadli. Dobra, mega dobrze. Ech, no ostatecznie. Pięknie. Kurde, no właśnie na to czekałem. A. Oczywiście, dobra, no tak. Birna mi nie jest w takim razie potrzebna teraz, no bo harcownika mamy w talii, więc koral już nie mamy, więc no. To nie będzie mi potrzebne. W takim razie mogę sobie zagrać małą. Możemy zagrać. No ja go oczywiście będę chciał cisnąć, więc wypadałoby to wygrać. Myślę, że wygramy to pierwszą rundę. No chyba, że zaraz tempo jakiś przeciwnik zrobi większe. Zobaczymy. Mamy też karty alchemii, to mnie cieszy. Mamy tak naprawdę wszystko do grania. Teraz sobie dwie małe odpalimy. Spoko. Fajne punkty. Okej. Piękna sprawa. My już tutaj punktowo jesteśmy mega zrobieni. Teraz pod gąbczystym grzybem mogę rzucić. Proszę zaczekać, wasza wieczność, nie nadążam. No w małą. Możesz mnie w ogon pocałować. O! Okej. 15 do 34. Szkoda trochę z tym wsinął dal. Więc wydaje mi się, że ja zaraz jeszcze zagram birnę. No i może wywalę gremistę. Jest bratens. Miłość może zdjąć grunt, ale kto pokocha taką maszkę? Dobra, to już teraz przycisnął przeciwnik. Ojej, jak cudownie. Teraz już tak. Spoko, może harcownik się jeszcze trafi? Zobaczymy. No nie obraziłbym się. Róbmy tak. No i zróbmy tak. Niech będzie. Oj, krucza matka. No to krucza matka akurat idzie na cmentarz. To jest pewne. No i gremista też musi iść. W porządku. Ale cieszę się, że on już użył bratensa, Vigo. No to są dwie karty bardzo mocne z asymilacji, więc jak najbardziej mnie to cieszy. Z dwojga złego lepiej stać po stronie silniejszego. Problem jest taki, że chciałoby się go przycisnąć. Więc to... O! Także siak już musimy grać. Proszę. No i pięknie. My sobie to zagrajmy może tutaj. A może być. Tam mój dom, gdzie rynek zbytu na eliksiry. Dobra. No i wsinął dal. Spoko. Nie no, na luzie. My już jednostek nie rzucamy, także... 2, 4, 6, 7. Tu jeszcze dwie syreny się zrobią. Spoko. Lider! Dobra. Spoko, nie gra lidera. Mnie to cieszy bardzo. Ja też mogę zagrać swojego. Pod gączystym grzybem nie chciałbym zużywać. Tylko. No, jest koral. Mogę dla ciebie zrobić znacznie więcej. Dobra, to my zagramy mówcę, bo wydaje mi się, że no... No będzie musiał być ten mówca zagrany. Chyba lider też. Ale nie jestem pewny z tym liderem. Gorzej jak mi tutaj coś zablokuje. Dobra, zostawmy. Będzie bardzo krótka runda. A ta mi się akurat podoba. Teraz co? Coup de Grâce? A jest Joachim. Miejmy to za sobą. Oj, tutaj już jest kupa punktów. Głodem ich pokonamy. Opór zdusimy pragnieniem. Robimy to w takim razie w ten sposób. ...89... On może grać jeszcze teranowe. Zobaczymy. 97... Myślę, że już tego nie zrobi. Dokładnie, spasował. To jest spoko. Tutaj chyba było Coup de Grâce jako ostatnie, no on już nie miał miejsca. Daran, kurczę, Deran niestety nie. O kurde. Jest scenariusz. Ale karty są takie, że nie możemy go cisnąć. Musimy to oddać. No... Karty oczywiście mega mocne, ale no, ale ze scenariuszem nie grają. Fukusja gra. Ale ten deszcz też się zmarnuje, więc... Raz, dwa, trzy, cztery, maszeruj. Talia z iluzjonistami, o kurde. To by nie dobrał. W razie czego, no to tutaj wyciąg z Giga Skorpiona poleci. O, i teraz mamy zajebistą rękę. Co my tu jeszcze mamy? Ofiara byłaby fajna. No bo to już niestety nie działa, no bo nie mamy jeszcze jednego druida, tak to byśmy odnowili scenariusz. Dlatego to wymienię. O, jest pięknie. Jest bardzo dobrze. Teranowa. Dobra. Ja ci dam rybi oddech, ty wietrzu ty. Sięgajcie, gdzie wzrok nie sięga. No, zobaczymy, czy to się uda. Oj. Oj, Siroko wygrywa grę. Oj, Siroko to wygrywa. Dobra, zagrajmy w pokusję. O tą ósemkę. Potem zagramy mówcę klanu. Mówcę klanu i potem zagramy ofiarę dla Frey po kolejną małą zadychę. To będzie dobre zagranie. Może się to jakoś uda zrobić. Mamy tak naprawdę jeszcze 4 punkty tutaj, nie? Co ja gadam? Jeśli nie zbiję mówcy, to mamy dychę. Nie, dychę. 8. 8. Może troszeczkę. To mi znów podbędził brzydki. Idziemy na równo, więc kurde, dzieje się. De Grâce. O nie. O nie. O nie, fupusja. O kurde. Bardzo dużo punktów. Pochyl głowę przed modron Freją. Czerń i krzyk. Piękną parę nóżek, poproszę. Dobra. Nie wiem, czy tego nie kliknąć. A, w sumie możemy kliknąć. Niech będzie. Iluzjonista. Rzeczywistość jest tym, co nie znika, gdy przestajemy przyglądać. Dobra. Teraz tak. To może być drugi iluzjonista. To ogólnie mi daje 8 punktów. 8, 9 punktów. 9 punktów. Dobra, zobaczmy. Może się to uda jeszcze ogarnąć. Zobaczymy. Zostaje nam Sirocco. On jeszcze ma tutaj 2 punkty, nie? Jest 27 do 25. Jeśli to jest iluzjonista, no to wygrywamy to. Tak, jest to iluzjonista. Pięknie. Wszystko jest udało. Pięknie. Mamy tu kurczę na styk, ale widzicie, talia jest mega mocna. Zapraszam do pobierania. Link znajduje się w opisie. Także no, wygrywamy. Dzięki za oglądanie, no i powodzenia na szlaku.